15 września w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie inauguracyjne Klubu Historycznego imienia generała Stefana Roweckiego Grota. To jest kolejna inicjatywa Młodzieżowego Domu Kultury, kolejna inicjatywa historyczna, również powiązana z naszym 60-leciem, ale również wkomponowująca się w temat nadania imienia rotmistrza Pileckiego dla Młodzieżowego Domu Kultury. Ponieważ u nas, czyli przy Młodzieżowym Domu Kultury, powstał Klub Grota, jest to 26 oddział w kraju, natomiast 11 na terenie województwa łódzkiego. Stąd to dzisiejsze spotkanie. Ono jak gdyby inauguruje cykl spotkań dotyczących najnowszej historii Polski. Podczas spotkania Andrzej Krzysztof Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, wygłosił wykład na temat nieznane miejsca zbrodni katyńskiej, Bykownia koło Kijowa. To miejsce, w którym zostali również zamordowani polscy oficerowie, policjanci, kojarzy się w większości naszego społeczeństwa z Katyniem. Chcielibyśmy, żeby profesor Kunert przybliżył również Bykownię jako to miejsce kaźni polskich żołnierzy i oficerów. Klub Historyczny Grota, działający przy Młodzieżowym Domu Kultury, zaprasza wszystkich chętnych, którzy lubią historię. Celem klubu jest upowszechnienie wiedzy o historii Polski i losach Polaków w okresie II wojny światowej aż po rok 1989.